Madzio, ty to wiesz, jak porwać tłumy. W każdym razie te tłumy na razie sięgają ci dotąd, ale mówię, tak sobie myślę, że może już wkrótce, tak, że może później ta skala tutaj wzrośnie i zdecydowanie frekwencja się poprawi, bo jesteśmy po to, żeby też się bawić, radować. A w tym momencie ja ze mną Paweł, zaczynamy licytację, ale może zanim my to zrobimy, to Paweł przedstawi, dla kogo zbieramy, dlaczego tu jesteśmy, co mamy ciekawego, żebyście otworzyli wasze serca. Tak, na pewno potrzebują nam pieniądze, dużo pieniędzy, bo licytacje, pieniądze z licytacji będą przeznaczone na leczenie Renaty Cichockiej. Renata jest z Włocławka, mieszka na Michelinie. To jest siostra rodzona ojca Szymona. Wszyscy znają ojca Szymona. Renata od 6 lat walczy z rakiem. Ma aktualnie przerzuty do wątroby, do płuc i prawdopodobnie do kości. Żeby Renatę wyleczyć, potrzebuje 150 tysięcy na leczenie w Chinach, bo w Polsce już nie pomogą Renacie. Renata aktualnie poleciała do Chin, bo przekroczyliśmy próg 80 tysięcy, który był potrzebny, żeby już mogła wylecieć. Rozmawiałem z Renatą przed chwilą, Renata się dobrze czuje, od jutra lekarze zaczynają działać, leczyć. Ale to jeszcze nie wszystko, potrzebne są pieniądze, więc mam nadzieję, że ktoś będzie licytował. Ja też mam taką nadzieję, ja patrzę się po oczach i wszystkie te oczy są jakieś gotowe do pomocy. Więc na pierwszy rzut chcielibyśmy coś zalicytować bardzo fajnego, niezwykłego. Paweł, cóż to jest takiego? Przypomnij tutaj wszystkim. Mamy fajną rzecz, dostaliśmy fajną rzecz od firmy ParaArt. To jest usługa haftu komputerowego na ręczniku 70x140. Można tam napisać sobie dedykację na własne zamówienie i wybrać sobie obrazek z katalogu. Na przykład napisać wam boskie ciało i ten ręcznik po prostu będzie was okalał za każdym razem, kiedy będziecie wychodzić z wanny lub spod prysznica. Zaczynamy skromnie, ale mam nadzieję, że ta cyfra powędruje nam wysoko, wysoko w górę. Kto ma ochotę na ten ręcznik? Cena wywoławcza 30 zł. Kto da 30 zł za ręcznik, na którym można sobie komputerowo napisać, co się chce, z super obrazkiem i kto ma na to ochotę, kto chce zgarnąć taki ręcznik do domu. 30 zł. Mamy 30 zł. Mamy 30 zł. Podbijamy o 5, 10. O 5 zł podbijamy w górę. Kto da więcej? Kto da 35 zł? Jest ktoś chętny, kto da 35 zł za super ręcznik. Pamiętajcie, że pieniądze nie idą w błoto. Każda złotówka się liczy. Każda złotówka może... Kto da 35 zł? Przybliżyć Renatę do wyzdrowienia, więc tutaj 35 zł. Jest 35 zł po raz pierwszy. Kto da więcej? Kto da 40? Można dać jeszcze więcej. Kto da 40 zł? Halo ludzie, odejdźcie od tych fantów. 40 zł. Kto da więcej? Madzia ma otwarte serce, tańczy, recytuje. Ja widzę, że pani ma ochotę na ten ręcznik. 45! A, bo gdzie ty wycytujesz tych wszystkich ludzi? No, 50? No, będzie wojna. Chce pani ten ręcznik na pewno. Będzie 55? Będzie! 55 po raz pierwszy! To trzeba się złożyć z kimś. 55 po raz pierwszy. Kto da więcej? Ja czuję, że pan dyrektor ma ochotę na ten ręcznik dla żony. Jak nic. Albo pani katechetka. Dla męża? Kto da więcej? 55 zł na razie, po raz pierwszy. Kto da więcej? Kto da 60? Złóżcie się z całą rodziną. Albo z przyjaciółmi, tutaj naprawdę, wszystkie chwyty dozwolone. Chodzi o to, żeby jakoś ten cel zdobyć, a celem jest zdrowie. Zdrowie Renaty, dlatego kto... A zdrowie, życie. Życie, dokładnie. Więc stawka jest wysoka. Gdzieś widziałem rękę, gdzieś widziałem. Na razie mamy 55. Gdzieś widziałem, kto ma 60 zł, ktoś ma... 60 zł po raz pierwszy! A czy masz taką kasę? Pożyczę. Mam 60 zł. Jak nic, wiem, że pani na pewno chce ten ręcznik za 65 zł. Na razie. Kto da 65 zł? Kto jest chętny na ręcznik? Jest 65. Kto przebija na 70? Znajdziemy kogoś, kto przebije na 70? Brat nie zagaduje pana dyrektora. Pan dyrektor ma ochotę na ręcznik. Z własnym napisem. Już widzę ten ręcznik w gabinecie. Dyrektor zespołu szkół numer 11. Kto da 70 zł?
Zobaczymy 70 zł i rękę w górę. Zobaczymy, czy nie. Na razie mamy 65 po raz drugi. Tak. Jest pani blisko celu. Ale czekamy na 7 dych, zdecydowanie. To 7 dych nam tutaj wiruje, wiruje i cały... 70 zł to musi być minimum. Jest 70 zł! Ale widzi pani, ma pani konkurencję. Da pani 75 zł za ten ręczniczek? Na pewno pani chce. Kto da 75 zł za ręcznik? Własnym, wymyślonym napisem i wyhaftowanym. Ręcznika nie musicie przynosić, dostaniecie go. To nie jest zwykły ręcznik. To będzie ręcznik, który może uratować czyjeś życie, a w międzyczasie możecie jakąś indywidualną rzecz na nim wymyślać i mieć go przy sobie jako pamiątkę tego, jakie macie gorące i otwarte serce. Dobry pomysł na prezent. Mamy 75 zł. 75? 75. 75? Tak, 75 mamy, tak? 75! Kto przebije? Kto przebije, kto da 80 zł? 75 po raz pierwszy. Widzę, że ktoś jest chętny, nam się wszyscy czają, kurczę. Nie wiem, jak chcecie dać od razu 100, to przyjmiemy, nie? My tutaj nie mamy żadnych zastrzeżeń. Nie ma takiej możliwości. Kto podbije? 75 zł po raz drugi. Jest pani blisko cepki. A pani na pewno nie chce tego ręcznika? Będzie 80 czy nie będzie 80? Oto jest pytanie. Na wagę 80 zł. Póki co. Kto da 80 zł za świetny ręcznik? To jest! 80 zł. Kto podbije o 5 zł? 80 zł. Tutaj wielka rywalizacja. 80 zł to nie jest dużo, tak. Odmówi sobie parę słodyczy. Kto da 85 zł za świetny ręcznik? Można tam zrobić własny nadruk, wybrać sobie jakiś niezwykły rysunek, później powiesić w gablotce, ewentualnie używać. Wszystko w zależności od tego, w jaki sposób chcecie wykorzystać. Przypomnijmy wam, że taki malutki ręczniczek, który teraz licytujemy, może uratować komuś życie. Póki co mamy 85, 80. 80. Ale cały czas mi, wiesz, chodzi w głowie to 85, 85. Też mi to chodzi koło 100 nawet. Kto da 85 zł za świetny ręcznik? To tylko 85 zł, a można pomóc. 85? Jest 85 zł. Czy przebije pani tą stawkę? Czy da pani 90? 90 zł. 90 zł po raz pierwszy. Naprawdę brawo. Brawo, gorące brawa, 90 zł po raz pierwszy. Kto da 95 zł? Bądź więcej. Świetny ręcznik, świetny prezent. Nikt nie będzie miał takiego samego, nikt inny. To nie jest jakaś taka fabryka, która nam produkuje, nie wiem, czerwono-granatowe ręczniki. To jest niezwykły ręcznik, który może mieć wasz tekst i fajny obrazek. Możecie na tym ręczniku zamieścić co tylko chcecie i dać do druku. Mamy na razie 90... złotych. Tak. Mamy 90 zł. Kto na 95? 90 po raz pierwszy, po raz drugi już. To da 95 zł. Ludzie, zajrzyjcie do portfela. 95 zł po raz pierwszy. Jest, 95. Będzie setka. Będzie 100. Świetny. Będzie 100. Mamy 100 zł. To da 105 zł. 100 zł po raz pierwszy. Tam dziewczyny z tymi ciastami. Dziewczyny, złóżcie się. To da 105 zł. Póki co mamy 100 zł, ale czekamy na 105, czekamy na wysoko podniesione ręce w górze, które będą nam... Nie bójcie się licytować. 100. Po raz drugi. Tak. 100 zł po raz drugi. Czy będzie 105, to wszystko zależy od was, mili państwo. Wydaje mi się, że... No! 100 zł to jest dobra cena, więc 100 zł po raz trzeci sprzedane dla pani. Zapraszamy tutaj pod scenę, po odbiór oczywiście z pieniążkami. Gratulujemy jeszcze raz gorące brawa, bo te brawa płyną prosto z serca dla tej niezwykłej pani.
która wylicytowała też bardzo, ale ten bardzo niezwykły ręcznik, który może uratować komuś życie. Każda taka cegiełka, która teraz na tej licytacji padnie, może przybliżyć Renatę do tego, żeby wyzdrowiała i żeby po prostu żyła. Tak radośnie jak my dzisiaj w czasie festynu integracyjnego. To nie koniec naszej licytacji, jeszcze mamy dla was coś super, super, super fajnego. Czy będzie 35? Czy będzie 35? 35. Jest 35 zł. Koszuleczka, autografy, piękne. Ja sobie tu założę. Założyłbym na siebie, ale mówię, że jest. Nie, 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 absolutnie. Zupełnie nieśmigana koszyka z autografami koszykarzy Anwilu. Sama jest anwilowska, przesiąknięta sportem. Mniemam, że ta koszulka ma w sobie jakąś taką magiczną moc, że każdy to ją założy, to później takie trójeczki to trymiga. Że tak powiem, może rzucać tego kosza, co będzie można zaprezentować później. Jest ktoś, kto da 35 zł za koszulkę? To była tutaj ta młoda dama. Jest 35 zł. A kto da 40? Kto da 40? Nie przeciągajmy, tak szybciutko raz za trzy podbijamy. Fajna zabawa będzie. Każdy to 5 zł. 40? Jest 40? Jest 40. Jest 40 zł. Ta młoda dama, nieźle tutaj nam teraz... Skonsultowałaś to z mamą? Skonsultowała. Się uśmiecha mama. Kto da 45 zł za tą koszulkę z autografami koszykarzy Anwilu? Jest 45. Tak, 45. Do tego dajemy zegarek. Jest 50. Kto da 55 zł? Mamy na razie 50 po raz pierwszy. Kto da 55 zł? 55, a to jest naprawdę super ekstra koszulka. Autografa jest super ekstra cel. To też. Zdecydowanie. Jest 55 zł, jest. To daje 60. A cel uświęca środki, a tutaj środki mają być takie wielkie. Środki finansowe, którymi dysponujecie. To da 60 zł za tą świetną... pachnącą koszuleczkę. Póki co mamy 55, 55. Kto da 60 zł? Czekamy na 6 okrągłych dyszek. A właściwie czekamy na więcej. Póki co te 6 ma nam przybliżyć nas do jeszcze większej kwoty. Jest 60! 60! Teraz 60 zł. 60 zł. Mamy 60 zł. Kto da 65 zł? Czekamy na 60. Szybciutko nie ociągamy się. Pan dyrektor, ja coś czuję, że pan dyrektor chce dać, ale tak... Ach, za mała kwota, to pan daje od razu z grubej rury wysoko. Kto da 65 zł? Czekamy na 65 zł. Czekamy niecierpliwie, ale z dużą nadzieją. Bo czy co? Ktoś by chciał być posiadaczem tej koszuleczki? 60. Autografy są oryginalne, nie podpisywałem. Oryginalne są. 65 zł. Czy ktoś da 65 zł? 65 zł za koszulkę Anwilu i fajny, super fajny zegarek. Jest 65 zł. Brawo! Czy ktoś da więcej? 70? 70 zł po raz pierwszy. Pan organista. 70. Trzeba do domu jechać. 70 zł. Widzę, że ty Paweł tutaj wszystkich znasz. No to moja parafia, się znają wszyscy z widzą. Ania chce na pewno, Ania chce na pewno, nie? I co mamy 70? 70 po raz pierwszy. Czy ktoś da 75 zł? Czekamy na 75 zł. Albo więcej. Albo jeszcze więcej. 70 zł po raz drugi. To na 75 zł. Czekamy na 75 zł. Fajna koszulka, super zegarek, szczytny cel. Na pewno chcecie ją mieć, tylko się wstydzicie. Nie wstydźcie się, nie ma co się wstydzić. A może pani chce? Pani chce. Oni się uśmiecha, pani chce tą koszulkę. Widać do to pani było. Mówię. Tak, do pani. To jeszcze jedną do kolekcji. Kto da 75 zł za koszulkę? Kto da 75 zł? Czekamy na 75 zł. No, bo mi ręka już tu cierpnie. 75 zł. Czy dostaniemy rękę w górę w prezencie? Ręka w górę, która oznajmi nam, że możemy dać tę koszulkę póki co za 75 zł. Będzie 75 zł, narada rodzinna widzę. Będzie? Czy będzie? Czekamy z utęsknieniem. Jest!
Tak? Już przyklepali ci parafianie 75? 75? Dobra, to na 80. 75 zł po raz pierwszy? Jest 80, to na 85. Nie walczmy o te 5 zł, 5 zł więcej, że tam. 80 zł na naszym, właściwie jak to nazwać? Na naszym miarometrze waszych możliwości i waszego wielkiego serca. To da 85 zł. Póki co mamy 80 po raz pierwszy. Kto chce zabrać do domu koszulkę, która uczyni bardzo wiele? Bo może koszulka i zegarek. Koszulka i zegarek, dokładnie. Czy ktoś da 85 zł? Czekamy na kogoś, kto da 85 zł. To da 85 zł. Jak na razie 80 zł po raz drugi. Tak. Czy ktoś z Państwa da 85? Czy po prostu powędruje ta koszulka za 80 zł tutaj do Pana w niebieskiej koszulce? Teraz będzie mógł się tak wymieniać. Niebieski napis, niebieska koszulka. 80 zł po raz trzeci. Zapraszamy Pana do odbioru koszulki i zegarka.